Nie żyje zasłużony policjant. Nie tak dawno pomagał ludziom. Nie żyje komisarz Sebastian Myszkiewicz, który od niedawna przebywał w stanie spoczynku. Smutne wieści przekazała w poniedziałek Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, gdzie koledzy byłego policjanta są w głębokiej żałobie. To kolejna tragedia wśród wielkopolskich policjantów, do której doszło w ostatnim czasie. Śmierć policjanta w Gostyniu. Zmarł zasłużony policjant w stanie spoczynku. Wielkopolscy funkcjonariusze pogrążeni są w żałobie. Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu przekazała w mediach społecznościowych jednostki smutne wieści. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł komisarz w stanie spoczynku Sebastian Myszkiewicz. Przez większość życia zawodowego związany był z Wydziałem Prewencji. Kilkanaście lat był oficerem prasowym gostyńskiej jednostki policji, napisano. Zmarł zasłużony policjant. Nie żyje policjant Sebastian Myszkiewicz. Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu informuje, że funkcjonariusz w czerwcu 2022 roku awansował na stanowisko i zastępcy komendanta powiatowego policji w Wąbrzeźnie. Na początku tego roku, po ponad 27 latach służby, przeszedł na zasłużoną emeryturę. W pamięci koleżanek i kolegów zapamiętany zostanie jako osoba życzliwa i empatyczna, na którą zawsze można było liczyć, dodali policjanci. Nie żyje policjant w stanie spoczynku. Świetny człowiek. Zmarł zasłużony policjant Sebastian Myszkiewicz. Współpracownicy z Komendy Powiatowej w Gostyniu złożyli rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrazy głębokiego współczucia. Cześć jego pamięci, takimi słowami zakończono wpis. Internauci zalali informacje w mediach społecznościowych falą komentarzy. Świetny człowiek, pozytywny, przykra bardzo ta wiadomość. Sebastian był jednym z moich kolegów ze szkoły. Był zawsze miły, uczynny i uśmiechnięty, napisano. W ostatnim czasie wielkopolska policja doznała dwóch tragedii. Na początku sierpnia policjant z Poznania poniósł śmierć w tragicznym wypadku.